Teraz się zastanawiam, czy studium zostawić na koniec. Chyba tak, proszę Państwa, sobie, żeby przyspieszyć, dlatego że potem może się okazać, że część uchwał byśmy takich, które są inne, nie podjęli. W związku z tym korzystam z tego możliwości przesunięcia. I przystępujemy, proszę Państwa, do procedowania następnych uchwał. Chciałem tylko powiedzieć, że tuż przed sesją jeszcze wpłynęła korespondencja, ale pytałem się, czy to jest jako poprawka, to jest do wiadomości, także tego nawet nie czytałem, bo tutaj z podpisy mieszkańców. Tam się w większości chyba pokrywają z tymi poprawkami, ale pan Jacek jest promotorem pomysłu. Partycypuj tam, to jest może na wieś, to nie też pod wieżą tak idzie. Projekt uchwały według druku numer 3, tak? 4. Proszę Państwa, w sprawie zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy drugich chodników wyświetlenia na 2014. Otóż, proszę Państwa, poprzednią uchwałę podjęliśmy w miesiącu, to był maj, tak? Ktoś pamięta? Czerwiec. W miesiącu czerwcu ta uchwała idzie wtedy do jednostki realizującej i potem zgodnie z procedurą mamy do końca sierpnia podjąć uchwałę ostateczną, czyli to jest weryfikowane. Otóż nic nie zostało w tej sprawie zmienione, oprócz, proszę Państwa, nazwy, że z remontu na słowo przebudowa i dotyczy to ulicy Zamojskiego i projekt i budowa przy remoncie schodów, która nikt nie zawnioskował, znaczy nikt nie zawnioskował. W związku z tym dróg posiada pozytywną opinię Komisji Infrastruktury. Nic w tej sprawie na dzisiaj nie zostało, proszę Państwa, zmienione. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Proszę bardzo. Czy ja rozumiem, że nie może zostać się dyskusji kiedy o tym, że bezsensowne jest to realizowanie z tego paragrafu, jednak będziemy to realizować, tak? To znaczy, daje środki na przygotowanie. Zikit napisał dwukolorowo sprawę. Napisał z jednej strony, że należy zmienić, żeby zadanie było wprowadzone, należy zmienić nazwę zadania. A z drugiej strony zapytał, czy to nie powinno być prawo umowy. Otóż na dzisiaj mamy naszą podjętą uchwałę i my jako zarząd musimy się trzymać podjętej uchwały, czyli zmodyfikowaliśmy sprawę, proszę Państwa, tak, żeby dostosować do wymogów, które dał ZIK. Po drugie, pragnę również zwrócić uwagę jedną, to co była już dyskusja, jak niedawno, ale chyba mam ją jeszcze w pamięci, bo była gorąca. Otóż ze wszelkich znaków na niebie i ziemi wskazuje, że będziemy musieli również wykazać się, proszę Państwa, zadaniami inwestycyjnymi, jeżeli chodzi o 35% budżetu. W związku z tym, już na dzisiaj, teraz jest na przykład na przyszły rok, już zadania projektowe częściowo nam jednostki składają i też mówimy, jeżeli jest tylko możliwość, dajemy, sugerujemy od razu rozwiązanie pierwsze, żeby to było z paragrafów inwestycyjnych, żeby do budżetu miasta wchodziły na przykład przy edukacji, jak jest większa rzecz, żeby od razu wchodziło to paragraf inwestycyjny. Dlatego, że potem się zablokujemy tak, jak mieliśmy w tym roku, że na przykład przerzucono nam, którego jeszcze nie odblokowaliśmy, 104 tysiące złotych na rezerwie, nie przypisano do żadnego zadania, a na paragrafie inwestycyjnym. I dopiero po analizie budżetu, jeżeli wyszło, że 35% jest w paragrafie inwestycyjnym, mogliśmy zrobić paragraf remontowy. Jest to następne ograniczenie, które nas, proszę Państwa, trzyma i tyle. Taka jest, proszę Państwa, tej analizy jeszcze nie robiliśmy, bo nie mamy podanych, proszę Państwa, kwot na zadania powierzone w przyszłym roku. Nie wiemy, do czego się odnieść. Możemy bazować na tym, co wiemy. Bazujemy na tej sprawie, którą przedłożyliśmy Państwu. Nie mamy jeszcze, kwoty są mniej więcej podane. Nie podana jest jeszcze kwota odnośnie projektu na przewóz Lipską, jeżeli chodzi o łącznik ten, łącznik pomiędzy ulicą Przewóz a Lipską, ten chodnik, który nam zablokowaliśmy, wykupimy tej działki. I tyle, proszę bardzo. Znaczy, po pierwsze, dobrze ja pamiętam, oczywiście mogę się mylić, to było poprawką zarządu, zostało wprowadzone to zadanie do tej uchwały, kiedy podejmowaliśmy, więc tutaj mówienie, że zarząd tutaj nie chciałby wycofywać, to była wola Rady. No to, tak jak mówię, no nie tylko chodzi o to, bo to co powiedziałem wtedy na sesji, kiedy była podejmowana ta uchwała, że będzie to skutkowało najprawdopodobniej tym, że będziemy musieli zrobić projekt, czyli wydawać pieniądze na projekt, gdzie tak naprawdę to
projektu nie trzeba robić i wydawać pieniędzy na ten projekt. I pismo z Gminy również o tym mówi, że do tej pory przez ileś tam czasu robiliśmy to wątpliwość Zamojskiego i oczywiście uważam, że dalej powinniśmy ją robić. Natomiast na siłę wprowadzać zadanie i robić projekt, uważam trochę badąca skarbienie. No ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że to są tylko moje uwagi, Państwo na pewno to weźmiecie pod uwagę przy głosowaniu i podejmiecie stosowną uchwałę. Jeszcze raz mówię, dobrze, wyrzucamy niepotrzebne pieniądze na robienie projektu tam, gdzie go po prostu nie potrzeba. Oczywiście mówienie, że no musimy mieć zadania inwestycyjne. Oczywiście, że musimy mieć i o tym powiem, proszę Państwa, też mówiłem wielokrotnie na tej sesji, żebyśmy się zastanowili, że będziemy zmuszeni do tego, że 35% będziemy musieli dawać na inwestycje. Teraz będziemy wprowadzać zadania inwestycyjne, chociaż mamy inwestycje, które możemy spokojnie realizować. I myślę, że tyle, bo szkoda mojego Państwa czasu i moich wywodów, bo one i tak pewnie nic nie zmienią. Natomiast chciałem też tylko zapytać, bo teraz tak mamy sytuację taką, że to zadanie jest na 4. punkcie, a ulica Przewóz jest na 5. punkcie. No i potem może się okazać, że na przykład ulica Przewóz i to zadanie, które było omówione na komisji, weszło normalną procedurą, normalną ścieżką, spada na zadanie jako 5., które... Pani Basiu, ale poprawka określa miejsce w uchwale? Tak, była zapisana uchwała. Jedna poprawka była wcześniej głosowana dla Zamojskiego i druga poprawka ulica Przewóz Dymską była później głosowana. I tak została zapisana po kolejności. Nie jest to lista rankingowa. Jest to kolejność uchwały, czyli był pierwszy tekst i potem doszły dwie poprawki według kolejności głosowania. Tu bym się, powiem szczerze, dopatrywali się tutaj jakiegoś takiego... Dobrze, ale nie pamiętam. Mogę nie pamiętać. Natomiast mówię, czy my na przykład wiemy, ile będzie nasz projekt na Zamojskiego kosztował? Nie wiemy. Mamy nadzieję, że będzie bardzo tanio. No, ale to mamy nadzieję, czy tak, bo schody na przykład, projekt schodów na Więckiej, ile nas kosztuje? Na której? Na Więckiej przy Wapiennej. Przy Wapiennej. My tam schodów nie robimy. To jest zupełnie inna kwestia. A na przykład nie wiemy. Nie wiemy, też nie wiemy. Nie wiemy, dlatego że na dzisiaj po zmianie uchwały, ale rozumiem, że może się zachować, że zmieniuje się ale rozumiem, że może się sytuacja okazać taka, że zrobimy projekt Zamojskiego na przykład za 30 tysięcy. No może projekt trzeba. Jasku, masz tutaj 18 tysięcy. No, nie, no ale ja pytam. Nie, no my tam mówię. No, 18 tysięcy. Jest, proszę Państwa, tych... Ja się pytam, chodzi mi o sam fakt. Jeżeli robiliśmy remont i robiliśmy ten remont przez ileś tam lat i kontynuujemy go cały czas, zostaje nam ostatni odcinek, na ten ostatni odcinek będziemy robić projekt. No nie tylko chodzi, proszę Państwa, nie jest ostatni odcinek. Czy są, proszę Państwa, to jest jakieś poprawki? To jest są, proszę Państwa, poprawki do tego ruchu? Nie widzę. Zamykam dyskusję, głosujemy. Przepraszam, ja jeszcze tak? Mam takie pytanie, proszę. Czy w tym piśmie, bo nie doczytałam go wczoraj, przy tej ulicy Zamojskiego jest napisane, że to będzie zaprojektuj i zbuduj w jednym roku? Nie, tak, jest to napisane. Tak, jest, tak. W formule zaprojektuj i zbuduj. No właśnie, żebyśmy tu nie wpłynęli. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radny jest za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 4? Kto jest za? Jeszcze raz proszę. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziesięć za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę według nr 4.